Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pomagam przede wszystkim kobietom w odkryciu ich seksualnego, kobiecego, pełnego kreatywności potencjału, zamkniętego w ich ciele, po to, żeby poczuć się w pełni radości, soczystości, przyjemności każdego dnia. Dzisiejszym tematem, który omówię, jest masturbacja kobieca. Możesz myśleć, będąc kobietą, że wiesz, jak to robić i jest ci z tym względnie okej. I możesz mieć różne myśli wokół tego też, bo wiele kobiet mówi, że jest to dla nich bardzo przyjemne, bardzo fajne i budujące i rozładowuje napięcie, daje im coś przyjemnego. Wiele kobiet z kolei mówi, no nie, to jest głupie, to jest bez sensu, a w ogóle jak jestem w relacji, to czemu ja mam to robić? To jest wstydliwe i mi jest z tym źle, że to robię. Albo inne kobiety mają z kolei podejście typu, no po prostu to robię. No big deal. Są też inne. Jeden taki niewielki ułamek tych kobiet, które mówią, to jest dla mnie esencjonalne źródło energii. Nie jedyne, ale naprawdę wielkie. I karmi mnie i dodaje mi niesamowitego powera i daje mi tyle przyjemności, tyle kreatywności. Jest dla mnie jak medytacja mojego ciała. Moim wielkim szczęściem i przywilejem jest to, że odkryłam ten potencjał w sobie i dzisiaj mogę powiedzieć, że zaliczam się do tej grupy tych kobiet i kobiety, z którymi pracuję, również wchodzą na ten próg. Natomiast chciałabym przede wszystkim dzisiaj podważyć kilka z takich niekorzystnych mitów i wprowadzić coś nowego a propos masturbacji, samomiłości, bo ja bardzo lubię mówić o tym w ten sposób. I to nie jest termin, który ja wymyśliłam. Przejęłam go od Wogi Ilnickiej i bardzo polecam jej książkę, by the way, Uniesienie spódnicy. Uważam, że jest to wspaniała alternatywa dla pornografii. Jest w tym dużo czułości i radości. I przede wszystkim edukacji i wiedzy, dlatego odnoszę właśnie tam. Przechodząc do tematu, czy zdarza Ci się myśleć o sobie, kiedy się masturbujesz? Że to jest głupie? Albo że nie powinnaś tego robić? Lub, że to jest jedyny sposób, w jaki możesz dojść? Albo, o, jeden z moich ulubionych, że możesz dojść tylko poprzez spechtaczkę i jeśli tylko Ty w tym pomagasz? No to może właśnie to wideo jest dla Ciebie. O samomiłości już mówiłam i kartę do filmu załączam do któregoś z rogów tego wideo. Ja nigdy nie pamiętam którego, dlaczego. Nieważne. A wracając do filmu. Kochane, gdy dotykacie swoich ciał, gdy zaczynacie bardzo w określony sposób się dotykać po to, żeby doprowadzić się do orgazmu, to czy wiecie, że najczęściej ten moment, w którym doznałyśmy pierwszego orgazmu, jest tym kluczowym, który później przekłada się na całe nasze życie seksualne i może być tak, i często tak jest, że z tych wielu dróg, jakie wybrałyśmy lub wybrano dla nas jako tą pierwszą, ta jedna z tych wielu staje się jedyną. I podam przykład. Najlepiej podać to na przykładzie takiego z życia wziętego. Opowiem historię mojej klientki. Moja klientka jest piękną kobietą, która ma już dorosłe dzieci i postanowiła rozstać się ze swoim mężem i szuka sobie nowego partnera. I w trakcie naszych spotkań okazuje się, że bardzo często podkreśla, że lubi sprawiać sobie przyjemność i że jest to dla niej bardzo piękne i przyjemne i bardzo wartościujące. Więc słuchając tego, co mówi, cieszę się i przyklaskuję jej. I doradzam jej, żeby próbowała w takim razie połączyć ten potencjał z czymś kreatywnym i korzystać z tej energii. Ale po drodze okazuje się, że jest jakaś przeszkoda. I po krótkiej dyskusji na którymś z naszych spotkań terapeutyczno-coachingowych okazuje się, że ona wcale tak dobrze się nie znała. I by the way, to nie jest jedyna historia. To jest jedna z wielu historii, na które natrafiam i które się przewijają w moich coachingach. Ale ta historia była bardzo wyrazista i jeżeli odnajdujesz kawałek siebie w tej historii, bo ja zdecydowanie odnalazłam, to świetnie i słuchaj dalej. Okazało się, że moja klientka, będąc małą dziewczynką, znalazła sobie jeden określony sposób, w jakim może sprawiać sobie przyjemność. Ja też taki miałam. Moim było takie mocne zaciśnięcie ud i napinanie mięśni ud i w pewnym momencie doznawałam orgazmu i nauczyłam się tego, jak miałam raptem 3 lata. I na początku, jako małe dziecko, myślałam sobie, że to jest takie
takie dziwne uczucie, trochę jakby mi się siku chciało, ale w sumie fajne, więc może będę robić tego więcej. I nauczyłam się, że tylko w ten sposób mogę. Oduczyłam się takiego sposobu, lub nauczyłam dziesiątek innych dopiero przed 30. A tak naprawdę ten czas, kiedy doznajemy tych pierwszych bodźców erotycznych płynących z naszego ciała, kierowani ciekawością, bo dzieci kierują się zawsze ciekawością, z totalnej niewinności, niewiedzy i po prostu w tym sobie siedzą. I powielamy później, już jako nastolatkowie i dorośli ludzie, ten sam schemat w naszym życiu seksualnym. I czerpiemy przyjemność właśnie z tego określonego bodźca. Moja klientka miała swój określony sposób. Brała dwa palce, pośliniała je i przykładała do swojej łechtaczki i po prostu pocierała. W taki sposób, taki machinalny. W ten sposób, na boki. I czasami robiła to przez bieliznę nawet. I mówiła, że to jest takie super, bo przecież ona potrafi dojść w 30 sekund i to kilka razy. Ale czy to jest rozkosz? I o to jest pytanie. Bo wiecie, orgazmy łechtaczkowe, jakkolwiek nie są cudowne, bo nadal to jest jedyny organ w ludzkim ciele, który jest tylko do rozkoszy. Jak można tego nie doceniać? To jednak zbyt często i za bardzo fiksujemy się właśnie na takiego rodzaju przyjemnościach, pozbawiając się i deaktywując taką sensytywność, taką otwartość i delikatność i uwrażliwienie wnętrza naszych joni, naszych warg stromowych, naszych całych wulw, wnętrza ud, piersi, nie mówiąc już o orgazmach bezdotykowych, czyli energetycznych. Powzięłyśmy więc z klientką wielką misję, bo jej priorytetem stało się uwrażliwić się. I chciałam jej pokazać, jak to robić, naprawdę nauczyć jej tej rozkoszy. I podczas naszych spotkań trenowałyśmy oddechy, trenowałyśmy delikatny dotyk całego jej ciała, jej piersi, jej ud, jej twarzy, rąk, nadgarstków. Trenowałyśmy, które dotyki sprawiają jej przyjemność, które nie. I nie, to nie była masturbacja przez internet, jeżeli ktoś sobie myśli o tym w ten sposób. To była akcja edukacyjna tak naprawdę, gdzie klientka uwrażliwiała całe swoje ciało i korzystała z tych rad, które jej przekazuje. I spotkanie po spotkaniu okazywało się, i co było bardzo pięknym, opowiadała, że czuła się w tych seansach sama ze sobą, jak gdyby dotykał ją najczulszy, najbardziej kochający ją kochanek. I wyobrażała sobie tego mężczyznę. I co więcej, wyobrażając sobie tego mężczyznę, bo ona stworzyła sobie obraz. I też na podstawie naszych coachingów, obraz męskości, który w niej jest i który będzie jej służył. Ona takiego mężczyznę później poznała. I na ten moment ta ich relacja bardzo fajnie galopuje. Zobaczymy, w którą stronę pobiegnie. Ale chciałabym czegoś takiego dla każdej kobiety. Chciałabym, żeby rozkosz była dla każdej z Was dostępna. Całkowicie i swobodnie. I dlatego to jest takie ważne, żeby namierzyć, czy ja nie mam przypadkiem takiej jednej, jedynej metody, jednego sposobu na to, żeby osiągać orgazm. Bo najczęściej tak jest. I skąd on się wziął? Czy z czasu, jak byłam bardzo małym dzieckiem i przez przypadek coś odkryłam? Może jak było leżaczkowanie w przedszkolu i dzieciaki po prostu się dotykały, bo takie rzeczy też się dzieją. I wtedy nauczyłam się na przykład, że mogę, jak jedna z moich klientek, wziąć jakąś poduszkę albo pluszaka i ocierać się o nią, będąc całkowicie ubraną, i w ten sposób doprowadzać się do orgazmu. Może, gdy, tak jak inne moje klientki, gdy mama robiła pranie i pamiętacie te stare pralki z PRL-u? I siadałam na tej pralce i się okazywało, że to było takie mega przyjemne, bo jakieś wibracje się z tego robiły. Lub, jak inne moje klientki, odkryłam pod prysznicem, gdy się kąpałam, że ten strumień wody mnie tak stymuluje. Czy ta jedna metoda nie staje się jedyną na moment? Czy ta jedna metoda nie zamyka w tym momencie ciebie na całe spektrum doznań? Bo potrzebujesz całego spektrum doznań. I co więcej, mówię o tym, że potrzebujesz, bo jeżeli tego nie poznasz, to szczerze mówiąc, omija cię sporo twojego własnego potencjału, bo on w tobie jest. On tylko czeka na odkrycie, na jakiś moment. Najczęściej, gdy się zakochujemy i chcemy się otworzyć trochę bardziej. To jest taki moment, kiedy naprawdę zaczynamy weryfikować, może jest więcej, może można więcej, może można inaczej.
Ja opowiadałam o rodzajach orgazmów i załączam też ten film gdzieś w karcie orgazmów. Ich rodzajów jest znacznie więcej oczywiście. Ja opowiadałam z mojej perspektywy, moich własnych przeżyć. Nigdy na przykład nie przeżyłam orgazmu porodowego, a takie też są. O czym też można przeczytać w literaturze na przykład Wogi Ilnickiej, bądź posłuchać w podcastach na przykład Kim Anami czy Lely Martin. I tutaj bardzo odnoszę do tych pań. Ale opowiadałam o tych, które ja przeżyłam. I przeżyłam je tylko dlatego, że przez moment zakwestionowałam, czy to jest jedyna metoda, jaką mogę osiągać tę przyjemność. I okazało się, że nie. I uwaga, najważniejsze, co później się działo, to to, że zaczynałam się odkrywać. Zaczynałam kwestionować. I co więcej, trzeba być przygotowaną. To jest bardzo ważne, drogie kobiety. Trzeba być przygotowaną, że to się nie od razu uda. Trzeba sobie na to pozwolić. Trzeba sobie pozwolić być głupią chwilami. Tylko głupia osoba jest w stanie się czegoś nauczyć. Staram się myśleć o tym w ten sposób, że Voltaire, bądź głupia. Jest kilka kontekstów, w których możesz przekazywać coś, co wiesz i tylko tam. Ale ogólnie bądź głupia, bo dzięki temu się czegoś właśnie dowiesz. I z takim nastawieniem, i to nie było obelga w moją stronę, to było po prostu wiem, że nic nie wiem i próbuję w tym momencie się czegoś dowiedzieć. Z takiego kontekstu to płynęło. I z takim nastawieniem szłam ze sobą i swoim ciałem do łóżka. Lub nie do łóżka, ale gdzieś indziej. Ale uczyłam się siebie i frustrowałam się po drodze i miałam oczekiwania, bo chciałam, żeby to było już od razu przyjemne i w ogóle, i w ogóle. I to są błędy, które wszystkie popełniamy. Ale w pewnej chwili odpuściłam to oczekiwanie. Po prostu zaciekawiłam się sobą. I do tego właśnie namawiam moje klientki i ciebie, kochana, która mnie słuchasz. Zaciekaw się sobą, zaciekaw się swoim ciałem, zaciekaw się każdym jego rejonem. Gwarantuję ci, że to przyniesie ci bardzo dużo wiedzy o tobie samej. Będziesz wiedziała, jak się dotykać. Będziesz wiedziała, co przekazać partnerowi, żeby ci robił. Poprosić go o to. A mężczyźni? Oni uwielbiają służyć kobiecości. Gdy mój mąż słyszy ode mnie, co chce, żeby mi robił, on nawet nic nie mówi, on po prostu zaczyna to robić. Oczywiście nie od razu doszliśmy do takiego poziomu. To też wymagało treningu w relacji, ale pierwsza, najważniejsza relacja jest moja ze mną. Twoja z tobą. I od tej relacji się wszystko zaczyna, bo do takiego stopnia, jak się kochasz, do takiego stopnia pozwalasz, aby kochano ciebie. Powtórzę to jeszcze raz. Do takiego stopnia, jak się kochasz, do tego stopnia pozwalasz, aby kochano i ciebie. Więc to jest bardzo ważne, żebyś kochała się bezwarunkowo. A zasługujesz na miłość. Tylko przez to, że jesteś. Bo jesteś esencją miłości. Przyszłaś na świat poprzez akt miłości. I tam przynajmniej jedna osoba bawiła się dobrze. Więc przyszłaś na świat poprzez akt fizycznej miłości i jej aspekt żyje w tobie. Dlatego twoim przywilejem jest odkrywać wszystkie te pokłady miłości, które w sobie masz. Twojego potencjału, kobiecości i przyjemności. Gwarantuję ci, że to jest coś, co zmieni całe twoje życie. I w takim razie życzę ci przyjemnego, soczystego, rozkosznego dnia.